Ja, słuchajcie, muszę powiedzieć w ogóle, że jestem mega szczęśliwy. Bardzo długo modliłem się o to, aby moja żona też była już na tyle silna i była w stanie to powiedzieć. Coś wam powiem. Nasz kryzys był przed naszym nowym narodzeniem i kiedy przyszliśmy do Jezusa, ja wielokrotnie jakby pokutowałem z tego. Natomiast ciężar prawdy, wiecie? Szczególnie jak przychodziliśmy tutaj, modliliśmy się w środę, mówiliśmy prawdę. Ja wiedziałem, że ja nie mogę takich rzeczy w ogóle zatrzymać. Ja prowadziłem z Jezusem takie rozmowy. Opowiadałem Arturowi, Boże, w niebie jej powiem. I wiedziałem, jak to zrobić. Z którego ziarnka po prostu obudziłem się. Kocham prawdę, wiecie, poznałem prawdę. Powiedziałem prawdę. Jak było. Bardzo się cieszę, naprawdę. Teraz powiem o tym, czym ja się chciałem się z wami podzielić. Generalnie chciałem powiedzieć nieco o służbie. Ale tak dwa dni temu tak sobie rozważałem w ogóle różnice, które są między teorią a praktyką. I tu Święty przypomniał mi taką sytuację z mojego życia. Zaraz po studiach. Chciałem się tym też podzielić. Wiecie, ja skończyłem w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Prawa i Administracji. Skończyłem te studia z wyróżnieniem. Wszedłem w taką bajkę i w taką rolę w ogóle takiego intelektualisty. Ja skakałem po tych podręcznikach, wiecie, zacząłem szukać pracy po tych studiach. Pamiętam, idę do jednej firmy na rozmowę kwalifikacyjną. Idę taki wygarniturowany, to w ogóle interesuje się prawem spółek handlowych, zobowiązaniami. Wchodzę na rozmowę. Siedzi członek zarządu, taki nie do końca w temacie. I siedzi taki człowiek, który jest praktykiem, szefem zespołu prawnego w tej firmie. Ja wiecie, taki wysztywniony w garniturze, krawat zapięty, tutaj w ogóle już myślę, co tutaj będę zaraz mówił. On siedzi, biała koszula, dżinsy, rękawy podwinięte. Widać, że w ogóle człowiek praktyk, tak? I ja zaczynam tam się mądrzeć, zaczynam tam mówić. Mówię do niego, że no, ja to się interesuję prawem handlowym. I tak na przykład teraz piszę taki artykuł, że dzierżawa jest prawem niezbywalnym, że nie można wnieść jako aport do spółki. Wiecie, on nie wytrzymał, bo to był człowiek praktyki. On tak siedzi i mówi do mnie, że co? Że ja niby dzierżawę nie mogę aportem wnieść, ja to ciągle robię. Ej, nie, nie, widzi pan, bo tutaj generalnie profesor Kidyma napisał, w ogóle i mu rzuca, wiecie? I ja w ogóle wyszedłem, oczywiście byłem, ja tej pracy nie dostanę. Ale to ja sobie pomyślałem. Głąb. Dzisiaj wiem, że tym głąbem byłem ja. Byłem teoretykiem, nie praktykiem, tak? Chciałem powiedzieć kilka rzeczy na temat służby. Wiele razy jest tak, że czytamy coś w Biblii, czytamy, dopiero za którymś razem przyjmujemy objawienie. Dla mnie ważny taki moment. Ja często o tym mówię, ale ja tak zostanę na tym punkcie. Galacjan 1:10. Przeczytałem kiedyś, że takie zdanie. Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Wiecie, jak ja to przeczytałem w końcu sercem, to mnie zmroziło. Wiecie, ja zacząłem sobie generalnie przypominać najpierw wszystko, co było przed nawróceniem, tak? Dlaczego byłem dobrym uczniem, a później pracowałem w Duchu Świętym, tak? Wcześniej się bałem. Bałem się nie być dobrym uczniem. Ja zacząłem palić fajki, to paliłem fajki dlatego, żeby znowu być zaakceptowanym przez innych. Jak chodziłem na imprezy, tak, to balowałem, tak, chciałem być w centrum, chciałem być bohaterem. Chciałem być bohaterem, bo tak naprawdę nigdy się nie czułem w rzeczywistości, tak. I poza tym, to jest to, co mówiła moja żona, tak, po naszym nawróceniu. Duch jest zbawiony, ale dusza pamięta tylko stare rzeczy, tak. Dusza pamięta tylko te nawyki, które miała, tak? Jeśli czegoś nie przerobimy po naszym nowym narodzeniu, to przenosimy pewne mechanizmy do naszej służby. Wiecie, dla mnie to było rozciągające, jak ja to przeczytałem, tak? Ja musiałem się przez chwilę zatrzymać. Ja naprawdę musiałem się przez chwilę zatrzymać, zadać sobie kilka niewygodnych pytań, których nigdy wcześniej bym sobie nie zadał, bo bym się w ogóle nie czuł bezpiecznie formułując te pytania. Ale to dotyczyło wszystkiego, czego robię. Dotyczyło tego, dlaczego ja wychodzę na ulicę.
Dlaczego ja tutaj stoję teraz przed wami? Dlaczego ja w ogóle chcę coś powiedzieć? Może jak sobie to zajmiono, może chciałbym, żeby ktoś podszedł i poklepał mnie po plecach, powiedział świetne słowo, Michał, i się pojechałeś, tak? I coś wam powiem teraz bardzo ważną rzecz. Jak zacząłem sobie zadawać te pytania, w żadnym punkcie moja intencja nie była w 100% czysta. W żadnym. W żadnym. To były różne proporcje, ale nigdy nie było czyste. Jeśli to mnie w ogóle zmarzało, tak? Ale ja realnie wezwałem Jezusa. Ja w ogóle nie godzę się na ten stan. W ogóle idziemy dalej. Ja chcę kochać i tylko z tego pułapu chcę robić rzeczy. Wiecie, i te proporcje w moim życiu zaczęły się zmieniać. To nigdy nie jest z dnia na dzień. To jest proces, to są nasze decyzje, to jest pewien nabór, który my robimy, ujarzmiając cielesność, ujarzmiając jakieś duszewne zajawki, tak? I chcę dzisiaj, wiecie, bo to jest bardzo ważne, żeby zadać sobie pytanie, tak? Chcesz śpiewać w uwielbieniu? Dlaczego chcesz śpiewać w uwielbieniu? Chcesz być liderem? Dlaczego chcesz być liderem? To nie znaczy, że możesz śpiewać w uwielbieniu, czy nie być liderem, ale żeby w ogóle znać swoje motywacje, tak? Czy to nie chodzi o to, żeby przypadkiem być gdzieś tam w centrum. Z drugiej strony, tak? Jeśli twoim powołaniem jest być z kolei na szpicy, to ja nie mówię teraz, że ty masz się wycofać, tak? To chodzi o to, aby zbadać swoje serce, aby zbadać swoją motywację. Pamiętajcie, że tak naprawdę w oczach Boga więcej jest ten, który ogarnie duszę swoją, niż zdobywca miasta. Więc ja zacząłem zadawać sobie te pytania, tak? I dzisiaj też to pytanie chcę postawić wam. Komu tak naprawdę chcesz służyć? Bo jeśli na poziomie serca chcesz służyć Chrystusowi, to służysz też sobie. Ale jeśli na poziomie serca służysz tylko sobie, to w ogóle nie służysz. To jeśli chodzi o motywację. Natomiast druga taka część dotycząca ogólnie w skrócie naszych myśli i autorytetu nad naszą duszą. Coś wam opowiem, też historię sprzed tygodnia czy półtora. Jechałem w sprawach zawodowych pociągiem do Białegostoku. Moja żona wywoziła mnie o 6 rano na Wukatkę, żebym dojechał na dworzec. A że poprzedniego dnia też jakoś późno wróciłem, za bardzo nie miałem czasu. No bo nie wiecie, 2 km, idziemy 5 minut. W pewnym momencie zaczyna mi mówić o tym, że Julian miał problem w szkole. Tam to jest nowa szkoła dla niego. Chłopcy ze starszej klasy go ganiają. Wcześniej już o tym wiedziałem, ale poprzedniego dnia dostał jakiegoś kopniaka i coś jeszcze. Wiecie, ja nie odzywam się, W ogóle siedzę, zaczynam się gotować. Zaczynam w ogóle... Ja widzę już, jak temu gówniarzowi wyrywam w ogóle nogi z tyłka, tak? Wsiadam do tej wukatki i mam, wiecie, obraz tych pirotechników. Mówię, Boże, zmiłuj się nade mną w ogóle. Zmiłuj się nade mną. Wiecie, w ogóle ja nie ucieknę absolutnie w jakiekolwiek takie cielesne reakcje, bo ja jestem świadomy, że jeszcze chwila takiego stanu. Jeszcze chwilę dojechałbym sobie do dworca centralnego i siedziałby we mnie demon agresji i demon złości. Bo bym otworzył drzwi. Ja wiem, jak w tej sytuacji sobie poradzić. Ja jestem ojcem. Ja wiem, jak załatwić dla mojego dziecka tą sprawę, tak? Ale to nie usprawiedliwia mojej cielesności, która się podniosła. Wiecie, bo my jesteśmy myśli Chrystusowej, tak? Mamy dostęp do myśli Chrystusowej. Ale tak naprawdę wokół nas i przez nas krąży też wiele myśli, które nie są myślami Chrystusowymi. My musimy rozpoznać i wybrać te myśli Chrystusowe, tak? I na nich stanąć. Mamy do nich dostęp. Moja żona mówiła o naszym małżeństwie, też powiem o naszym małżeństwie. Wiecie, bo to jakby chodzi, żeby prawdziwe rzeczy mówić ze służby, tak? Kiedy już spotkaliśmy razem Jezusa, zaczęliśmy zapraszać ludzi do naszego domu, sąsiadów, znajomych. Zaczęliśmy głosić Ewangelię, wiecie, głosiliśmy Ewangelię. Ci ludzie wychodzą, a u nas dym. Zaczynamy się kłócić. Moja żona, znowu mnie nie dopuściłeś do głosu. Jak nie dopuściłem, miałem słowo, wiecie, w ogóle kocioł. Nagle, 5 minut temu siedzimy przy stole, mówimy w ogóle Jezus umarł za ciebie. 5 minut później kłócimy się. W ogóle nie wiem, o co chodzi, tak? Byliśmy wtedy w innym kościele, zaprosiliśmy pastorów z tamtego kościoła, siedzimy cały dzień, niby tak,
tak fajnie. Oni wyszli, dym. Znowu generalnie. I z wami było tak samo. Jeszcze się nie znaliśmy dobrze. Przyjechaliście pierwszy raz, rozmawiamy. Wiecie, ale wy wychodzicie, a my się kłócimy. I teraz bardzo łatwo można było powiedzieć, no, tak jak szczególnie przy tych spotkaniach ewangelizacyjnych, tak? Głosili królestwo, przyszła opresja, stresja generalnie, tak? Żadna opresja, bo wyłaziły z nas rzeczy, które mieliśmy nieprzerobione. Moja żona, tak jak mówiła, bała się generalnie z starego życia, a ja mi się włączał zaburzony dominator generalnie, że tylko ja jestem w stanie przyjąć, wiecie, to jak Eliasz, jak był zaburzony, tak? Że tylko on został, tak? A Bóg go wyprostował, że jest 7 tysięcy. Ja zacząłem, w ogóle zacząłem jakby napierać na to i w ogóle zobaczyłem, że to było, tak się manifestowało odrzucenie we mnie i brak poczucia bezpieczeństwa, tak? Ja muszę, ja tylko to zrobię, tak? I nad tym, w ogóle to wymaga pracy. Powiem wam, to wymaga pracy jakby świadomych decyzji. Przede wszystkim trzeba chcieć to zobaczyć. Nie bać się tego, tak? Nie bać się tego. Czasami nawet jak mówi najbliższa osoba, to w pierwszym wrażeniu jest to może trudno przyjmowane, tak? Ale pracowaliśmy i pracujemy cały czas nad tym, tak? I jakby ja widzę tego owoce, wiecie, bo kiedyś wydawało mi się, że ja muszę być we wszystkim. Wiem, jak to zrobić. Czyli na przykład, nie wiem, na ostatnim spotkaniu uzdrowieńczo uwolnieniowym. W ogóle chciałem się modlić o ludzi, a w pewnym momencie zacząłem, że osób do modlitwy jest, znaczy tych, które mają się modlić, jest więcej niż tych chorych. W ogóle tak się ucieszyłem, że jest tyle osób, że w ogóle z radością przeniosę po baz. W ogóle ciesząc się, że w ogóle i się modlę. I w ogóle i cieszyła mnie ta radość we mnie, wiecie, która mi towarzyszyła, tak? Okej, okay, no i jakby trzeci taki aspekt, żeby prawdziwie rzeczy o służbie mówić w ogóle. Kto z was lubi być czysty? Ja lubię być czysty. Lubię w ogóle umyć się, być czysty i pachnący. Czy to oznacza, że zawsze jestem czysty? No niestety nie. Nawet jak sobie na uwielbieniu dobrze poskaczę, to nie jestem czysty. Wiecie, kiedyś, ja w ogóle prosty sposób przyjmuję rzeczy. Kiedyś jeszcze nie znałem Artura, rozsłyszałem prostą rzecz. Że tak jak w rzeczywistości fizycznej idziesz się umyć, tak w rzeczywistości duchowej powinien się uwalniać od demonów. Ja w ogóle przyjąłem to, jako taką fundamentalną prawdę, tak? Do mojego życia, jakie to jest proste, tak? Nie chcę być zniewolony od demonów, tak? Więc chcę się z nich oczyszczać, tak? Wiecie, jak robiłem na początku? Na początku robiłem tak, a to trzymając się tej terminologii mycia, nie? Nie wiem, czasami macie tak, jak się myjecie, że myjecie już praktycznie czyste miejsca, ale jeszcze się myjecie, tak? Nie wychodzicie od razu. Ja nie wiedziałem dokładnie w ogóle, nie byłem w stanie rozpoznać, o co chodzi w ogóle, jakie demony ja mogę w sobie mieć. Ale skrupulatnie, na przykład słuchałem tego, co mówiłeś, tak? Zrobiłem sobie listę w ogóle, wszystkich demonów, jakie są. Wszystkie w ogóle, jakie wyczytałem, jakie usłyszałem, tak? Słyszałem, jak Artur kiedyś mówił, że chodził świadectwo, tak? Że można rzucać po domu, to mówię, dobrze, to ja muszę sobie to wszystko w ogóle opracować, ten strategiczny plan, tak? Więc ja sobie znalazłem kanapę u siebie na dole, ja się generalnie przygotowałem, wiecie, i ja w ogóle jechałem z tą listą, tak? Jechałem krok po kroku, wywalałem, bo ja nie wiedziałem co, ale ja nie chciałem nic mieć. I robiłem tak przez długi czas. Niektóre uwolnienia od lęków przede wszystkim, w ogóle przyjmowałem w trakcie uwielbienia. Ja mówię, że to jest jedyna forma uwalniania człowieka, tak? Ale robiłem tak. Natomiast dzisiaj jestem wyczulony, wiecie? Jestem dzisiaj wyczulony. Jeśli ja widzę jakieś symptomy, bo popełniam błędy, zdarza mi się popełnić błędy, tak? I widzę, że Duch Święty przekonuje mnie, że coś w ogóle nie gra, ja w ogóle z pokorą wracam na moją kanapę. Amen. Cały czas. Amen. Amen. Słuchajcie, to jest bardzo ważne rzeczy. Człowiek służby to jest człowiek, który trzyma po prostu siebie na pierwszej linii ognia, jeżeli chodzi o oczyszczenie.